Hej, hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony Avia i moi drodzy na sam start. Chciałam was poprosić, żebyście zostawili łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Będzie mi bardzo miło, pozwolicie mi się rozwijać. Jestem początkującym twórcą, nie wiem czy tak to mogę ująć, ale mam dosyć tego mało, więc pragnęłabym od was, żebyście zostawili tą łapkę. Naprawdę będzie mi miło na serduszku, jak zostawicie łapkę w górę i jakiś komentarz, bo podbije mi to statystyki, a jak już subskrypcję zostawicie, to o, tylko wam się pokłonić i zrobić brawa. Ale wracając do tego, to witam was w odcinku, w którym chciałam wam przedstawić moje autorskie wyzwanie, chyba tak to mogę powiedzieć. Jest to wyzwanie do The Sims 4 Wiejskiej Sielanki. I jak będziecie widzieć w tym momencie, zapewne albo trochę wcześniej, albo trochę później, przewinie wam się taki plik Worda, gdzie całe to wyzwanie jest pokazane, aczkolwiek nie musicie się obawiać, w opisie filmu będą wszystkie zasady tego wyzwania albo plik do pobrania z jakiś wordowski czy PDF-a prędzej. I moi drodzy, tak zaczynając na samym starcie, to nie wiem, czy wy wyczekujecie Wiejskie Sielanki, która wychodzi już jutro, czy nie. Ja osobiście mega, ale to mega wyczekuję jej i zastanawiałam się, jakie wyzwanie sobie wziąć, jaką rozgrywkę stworzyć do Wiejskiej Sielanki, bo chciałabym po prostu na kanale przegrać z wami taką serię. I tak się zastanawiałam i moi drodzy, po moich zastanowieniach wymyśliłam po prostu nowe wyzwanie. Nie wiem, czy takie wyzwanie gdzieś trzeba zgłaszać, czy nie, aczkolwiek ja sobie wymyśliłam sama dla siebie i chciałam się z wami podzielić tym wyzwaniem, bo może ktoś z was też będzie chciał wziąć w nim udział, a osoby, które nie, no po prostu chciały, to mogą sobie posłuchać, co będzie na kanale u mnie. No ale tak zaczynając od samego początku, to wyzwanie to jest totalnie zrobione na ślepo. Co to znaczy? Ja nie oglądałam żadnych first looków, żadnych tam pierwszych gameplayów u Cosmo, u Scarlet i u innych twórców, którzy dostali wcześniejszy dostęp do Wiejskiej Sielanki, dlatego że sama chciałam takie odcinki nagrać i nie byłoby to prawdziwe, gdybym, wiecie, obejrzała u kogoś first looka i sobie później, wiecie, stworzyła do tego wyzwanie, które by było na tip-top zrobione i później sobie tam, wiecie, sama próbowała zrobić first looka z taką udawaną reakcją, więc jest to wyzwanie, które tak jakby cały czas będzie udoskonalane. No, pewnie jakieś małe zmiany będą musiały nastąpić, bo nie byłam w stanie wszystkiego przewidzieć. Jedyną rzecz, którą musiałam sprawdzić i dowiedzieć się, były aspiracje, jakie dochodzą w Wiejskiej Sielance, gdyż były mi to potrzebne do wyzwania. Ale już takim słowem wstępu zakończmy to i przejdźmy do całego wyzwania. Oczywiście to, co jest w pliku, to jest w pliku, macie plik podzielony na wprowadzenie, cele główne wyzwania, czyli takie cele obowiązkowe, cele poboczne wyzwania, czyli takie, które po drodze fajnie by było po prostu sobie spełnić, ale nie trzeba. Zasady ogólne i później są już takie zasady, kryteria danego pokolenia, czyli pokolenia pierwszego, drugiego i trzeciego, tak, ponieważ całe to wyzwanie miało trzy pokolenia. Czemu trzy? Nie pytajcie. Ale stwierdziłam, że to jest taki optymalny czas grania, jak ktoś nawet będzie chciał sobie zrobić szybszą serię, szybszą, no na pewno serię na dłuższy czas, ale wydaje mi się, że to jest taki po prostu, te trzy pokolenia to jest taki czas dla osób, które osobiście, jak ja, nie grają zbytnio, nie potrafią zbytnio długo być przy jednej rozgrywce, to będzie taki czas idealny. Ale moi drodzy, jeżeli skończycie te trzy pokolenia, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście dalej kontynuowali, po prostu wyzwanie w tym momencie się zakończy. No i przechodząc ogólnie do historii, to całe wyzwanie opiera się na takiej historii, że żyła sobie pewna królewna w zamku bardzo bogatych, w bogatym księstwie tak naprawdę, ze swoją mamą, tatą i rodzeństwem. Była ona najstarsza. Jej rodzicami, jak można się domyślić, był król i królowa. Co szło za tym, że ona była najstarsza? Szło to, że będzie ona kandydatką do tronu, ponieważ w całej rodzinie nie było męskiego potomka, więc ona, czyli wasza główna Simka, jest po prostu księżniczką.
księżniczką, przepraszam, królewną. Księżniczka jest to coś innego, a jest królewną, czyli kandydatką, która obejmie po prostu stanowisko tronu i rodzice naszej królewny postanowili, że zorganizują bankiet, w którym poszukają kandydata, bo oczywiście kandydatów było wiele, bo wiadomo i tron to fajne stanowisko, bycie królem. No i też całkiem nasza królewna nie jest niczego sobie i jest dosyć ładną simką. Wierzę w was wszystkich, że potraficie ładnych simów stworzyć. Więc tak, oto simka jest dosyć ładna. Tylko, że w tej całej historii, moi drodzy, zostały pominięte uczucia naszej królewny, która zakochała się w parobku pracującym w stajniach i oborach królewskich. O ile... Załóżmy, że królestwo to ma obory, jakby to nie brzmiało. No i nasza cały czas mówię księżniczka, ale to jest królewna, podjęła po prostu stanowczą decyzję, że wraz ze swoim kochankiem uciekną i moi drodzy, nigdzie indziej niż do miasta, chyba mogę, nie wiem czy mogę powiedzieć to w ogóle, że to jest miasto, ale do Hunford-on-Bagley, bodajże tak to się wymawia, ja nigdy nie byłam dobra w wymawianiu angielskich miast, nazw ogólnie takich własnych. No i tu się zaczyna historia, którą to wy tworzycie, każdy kto bierze udział w wyzwaniu, tworzy tą historię. I teraz przechodząc do zasad ogólnych, do celów ogólnych, do tego co będziecie musieli wykonać, jest ich kilka, a nie trzeba się bać, ponieważ pierwszym tym właśnie celem głównym jest przegranie trzech pokoleń. Trzy pokolenia mam na myśli tak. Pierwsze pokolenie jest to pokolenie, którym jest była królewna już i parobek. Drugie pokolenie to są ich dzieci i trzecie pokolenie to są ich wnukowie, wnuczęta. I dopiero kiedy wnuki, może tak powiem, wnuki naszej pary byłej królewny i parobka umierają, wtedy całkowicie wyzwanie się kończy. Nie wiem, czy to gdzieś podkreśliłam, będę musiała jeszcze poprawić pewnie. Kolejnym celem, już takim bardziej związanym właśnie z naszą wiejską sielanką, jest posiadanie każdego zwierzaka z dodatku wiejska sielanka, ale mówimy tu o każdym grywalnym zwierzaku, czyli takim, którym możemy po prostu posiadać. Może nie grywalnym, bo grywalne to jest dosyć złe słowo. Po prostu zwierzaku, które możemy posiadać, czyli tam krowa, bodajże lama, na pewno kury, nie wiem, króliki chyba się nie da posiadać, nie jestem pewna, lisy też, to jest chyba cecha parceli, więc tutaj jeszcze nie jestem pewna. Też wiem, że są jakieś wyzwania parceli, coś mi się obiło o uszy, niestety nie wiem jakie, więc jeszcze nic nie dodałam. Ale kolejnym tutaj celem głównym jest stworzenie na parceli ogródka. Tego ogródka, pola, jak zwał, tak zwał, składającego się z każdej możliwej do zasadzenia w grze roślinie. Jest to, tak, to zależy już całkowicie od was, ponieważ im więcej macie pakietów, dodatków, tym więcej pewnie jest roślin, bo w niektórych pakietach są własne tak jakby rzeczy, które można zasadzić, więc to zależy już całkowicie od was i celem jest tego, żebyście po prostu posiadali wszystkie możliwe dla was w tym momencie rośliny do zasadzenia, włącznie z krowokwiatem, to też jest jakaś tam roślinka. Kolejnym bardzo trudną rzeczą według mnie jest posiadanie parceli o wartości równej lub większej niż 500 000. Czy to jest możliwe? To się okaże, czy to będzie możliwe. Wątpię w to szczerze, chociaż kto wie, może jakoś to się uda zrobić, może jak ktoś w Totka wygra. To jest jeszcze, wiecie, to jest taki cel główny, który jeszcze się nad nim całkowicie zastanawiam, możecie mi w komentarzach zdać, czy w ogóle jest to możliwe, żebyśmy w 3 pokolenia zdobyli 500 000 w Simsach, ale to nevermind, możecie mi po prostu w komentarzach napisać, podzielić się własną opinią. Kolejnym celem głównym jest zebranie jednej pełnej kolekcji i tutaj mamy do wyboru kolekcję żaby, ryby, kryształy lub metale. Ja osobiście polecam te kolekcje zbierać w pierwszym pokoleniu, bo w kolejnych już tam raczej nie będzie wam się chciało. I kolejnym celem jest ukończenie aspiracji i wymagań danego po prostu pokolenia, czyli zastosowanie się do wszystkich kryteriów, jakie ma pierwsze, drugie i trzecie pokolenie. Cele poboczne to są już takie cele, wiecie, nieobowiązkowe, które są takie for fun, czyli bardziej stworzenie sobie dużego drzewa genealogicznego, o ile się go będzie dało, bo tutaj będzie taki mały haczyk, wybudowanie przepięknej posiadłości, no bo
rozwijając naszą parcelę, do tego chyba dążymy. Wyprowadzenie simów, którymi nie zamierzamy grać, czyli simów dzieci naszych, po prostu simów pierwszego pokolenia i kolejnych pokoleń, które nie będą nam potrzebne, i wyprowadzenie ich do odpowiednich parceli. Tutaj osobiście zalecam część z nich wyprowadzić dalej w świat, tak jakby stworzyć sobie historię, że na przykład niektórym udało się wyprowadzić do miasta, a niektórzy na przykład zostali w tym samym mieście, co się urodzili, i sobie sami robią jakieś farmy. Tutaj wiecie, to jest już całkowita dowolność, każdy, kto sobie wymyśli jakąś historię, to po prostu może ją rozwijać. Kolejnym takim celem pobocznym jest rozwój jak największej ilości umiejętności. To jest raczej rzecz naturalna, jeżeli gramy w Simsy i gramy tą swoją rodzinką, to te umiejętności jakoś rozwijają, a tu, nie wiem, Simsa tańczy sobie i później na przykład z kimś tańczyć będzie na jakichś imprezach i mu się rozwinie umiejętność taka, czy jakieś tam instrumentalne. Tu już po prostu to jest kolej rzeczy, którą fajnie sobie też tam jakoś zagospodarować, żeby jak najwięcej tych umiejętności sobie rozwinąć. Dalszym takim celem pobocznym jest znalezienie jak największej ilości różnorodnych przedmiotów znajdujących się w grze. I tutaj właśnie jest mowa o tych kolekcjach, że nie trzymajmy się tylko jednej kolekcji, na przykład, że ktoś sobie ustali, że my będziemy zbierać żaby, kolekcję żab zrobię, to żeby już nie robić innej kolekcji. No oczywiście, że jak najwięcej przedmiotów można uzbierać w grze, tym lepiej. Też fajnie by było, jakby ktoś chciał na przykład w późniejszym etapie gry sobie zrobić w piwnicach jakieś wystawy tego. Ja osobiście takie coś będę dążyć u siebie, żeby zrobić właśnie sobie wystawy. Kolejnym takim już właśnie celem pobocznym jest wymyślenie ciekawych historii do poszczególnych postaci. To już zostawiam całkowicie waszej wyobraźni. I takim ostatnim celem pobocznym jest po prostu wychowanie w jak najlepszych warunkach dzieci i jak najlepiej wychowanie tych naszych dzieci, które później pójdą w świat i będą szerzyć po prostu nasze nazwisko. I teraz tak, jeżeli chodzi o takie zasady ogólne, to pierwszą z nich jest po prostu ustawienie długości życia simów na normalne. Tutaj chyba nikomu nie muszę tłumaczyć. Starzenie się podczas ciąży należy włączyć, moi drodzy. Nie wiem, czy normalnie się da je włączyć, ale na pewno, jeżeli pobierzecie sobie MC Command Center, to nie ma z tym problemu. Kolejną sprawą jest to, że wezwanie się kończy wraz ze śmiercią trzeciego pokolenia naszych bohaterów, czyli wnucząt naszych założycieli pokoleń, naszych założycieli całego drzewa genealogicznego, którym będziemy sobie tutaj rozwijać. Kolejnym krokiem jest po prostu, tak jak w każdym chyba wyzwaniu, nie używanie żadnych kodów ani modów zmieniających diametralnie rozgrywkę. Z takich modzików są oczywiście zwolne CC, które upiększają nam rozgrywkę, czy jakiś MC Command Center, czy jakieś mody, których tutaj nawet nie wypisałam w instrukcji, ale choć bardziej takie modziki typu, nie wiem, jakiś toster czy coś w tym stylu, to na spokojnie można posiadać, no bo to jest jakieś urozmaicenie rozgrywki tylko. Zakaz oszukiwania, czyli nie ma cofania się w wydarzeniach takich jak pożar, śmierci, simów i tak dalej. Trzeba na to uważać po prostu. Jeżeli chodzi o taką też zasadę, to w pierwszym pokoleniu tworzymy byłą królewną oraz sima parobka jako młodych dorosłych. I tutaj zalecałabym wam po prostu wybrać jakieś cechy, które wam osobiście pasują do byłej królewny i do parobka. Jakoś tak, żebyście sobie sami to dobrali, bo chyba tam, z tego co pamiętam, nie mam żadnych cech charakteru, nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, wypisanych, więc to jest już wolna ręka dla was. Simowie, którymi zaczynamy, muszą być już małżeństwem, czyli od razu w kasie ustawiamy ich jako małżeństwo. Czemu? A bo wzięli po prostu ślub w drodze do Hanford, Olivia. Podczas rozgrywki też dozwolona jest przeprowadzka tylko i wyłącznie na terenie właśnie Hanford on Bagley. Będę się, za każdym razem będę tu wymawiać, to będę się jąkać i soplenić, ale to się przyzwyczaicie. Dalszym celem jest stworzenie domu startowego, ponieważ nie lądujemy z niczym.
nasza królewna zabrała troszkę oszczędności, nasz parobek też coś miał, więc po prostu kupili sobie dom startowy, który jest bardzo mały. Posiada jedynie najgorszej jakości łóżko podwójne, toaletę, prysznic, kuchenkę, lodówkę, dwa blaty oraz mały stół z dwoma krzesłami. Tutaj zalecam od razu kupić najgorszej jakości wszystkie rzeczy. Muszę to dopisać też sobie, bo teraz patrzę sobie oczywiście na plik. Najgorszej jakości te rzeczy. No i jeszcze umywalkę też. I oprócz tych rzeczy w domu może się również znajdować stół stolarski. Czyli stół, nie wiem jak się to kompletnie to nazywa, ale do wytwarzania rzeczy, mebli i tak dalej z drewna. Głównie. Pierwsze pokolenie też nie może korzystać ze sztalugi, gdyż nie mają oni talentu w ogóle do takich rzeczy. I co? I powiem wam, że no nie mają talentu do rysowania, nie mają czemu talentu do rysowania, po prostu, bo nie chcę, żeby jak najszybciej się zebrało dużo pieniędzy, a wiadomo, że postawi się sama przy sztaludze i szybko zbiera te pieniądze. Kolejnym zadaniem jest to, że po zakupie parceli oraz stworzeniu domu zmniejszamy budżet pieniędzy do 500 simoleonów, czyli po prostu tak, że kupiliśmy ten malutki domek i resztę kasy sobie gdzieś tam chowamy, bo jednak nie chcemy startować z dużą ilością pieniędzy. Za to 500 simoleonów można sobie spokojnie coś ugotować, dach schronienia nad głową jest, więc można już wykupić jakieś roślinki na sam start, czy jakieś tam zwierzątka, nie wiem po ile są do zakupienia, więc tutaj się nie wypowiem. Za domem należy sobie też zrobić cmentarz, na którym będą chowani nasi simowie, którymi będziemy grać. Zakazane jest spożywanie eliksirów, które odmładzają, oraz przywracanie simów do życia po śmierci. I też dla świętego spokoju po prostu należy po śmierci sima odesłać jego ducha do tej krainy zmarłych. I teraz, moi drodzy, przechodzimy po prostu sobie do pierwszego pokolenia. Ja się muszę napić, nie chce mi się robić cięć, więc mówię wam od razu. Pierwsze pokolenie to simowie, którzy uciekli, czyli tworząc simów, postarajmy się stworzyć ich w skromnych ubraniach, nie róbmy jakichś sukni balowych od razu, ponieważ była to ucieczka, podczas ucieczki nie mieli czasu, żeby zabrać jakieś kosztowności, zabrali tylko trochę kasy i tą kasę wydali na dom, więc raczej starajmy się ubrać ich w mniej takie wystawne rzeczy. Z czasem jak już zarobimy sobie jakieś pieniądze, to nie ma problemu, żeby sobie zmienić te stroje. Czy będziecie odejmować pieniądze przy zamianie strojów, czy nie, to już jest wasza sprawa. Tutaj nikomu nie narzucam, że trzeba tak zamieniać te stroje, ale wiecie, raczej tak starajmy się zachować to w klimacie tej ucieczki. Kolejnym sprawem jest to, że aspiracja parobka to wiejska opiekunka, wiejski opiekun. Nie wiem, czy to jest odmienne w zależności od sima, ale tak widziałam właśnie tą aspirację, że tak by to wygląda. Czemu akurat parobka? Ponieważ parobek pracując w stajniach królewskich miał po prostu styczność ze zwierzętami i będzie on się zajmować zwierzętami głównie, a aspiracją naszej królewny będzie po prostu niezależny botanik i ona się będzie zajmować głównie tutaj rolnictwem, tak jeła. Dalej, parobek powinien udoskonalać swoje umiejętności majsterkowania oraz wędkowania, a była królewna powinna udoskonalać swoje umiejętności ogrodnictwa oraz gotowania. Tutaj raczej nie ma zbytnio co powiedzieć, po prostu te dwie umiejętności powinny być udoskonalane. Na jaki poziom wam się uda, raczej na najwyższy by było najlepiej, ale wiadomo. Teraz tak, była królewna oraz jej mąż nie mogą nawiązywać kontaktu z żadnym, ale to z żadnym simem, w obawie przed po prostu ujawnieniem swojej lokalizacji. Oni, wiecie, no uciekali, na pewno za królewną były już listy gończe, żeby ją znaleźć i przyprowadzić znowu do królestwa, a do parobka to na pewno też były wysyłane, że nie wiem, uprowadził ją czy coś, wiadomo, że różnie to bywa. I po prostu najlepiej by było nie nawiązywać
nawiązywać żadnych kontaktów z innymi simami. Wiadomo, że czasem jak wam się gdzieś zdarzy czy coś, to nic się nie stanie, jak wiecie, z kimś porozmawia, ale raczej mówimy o takich kontaktach, że nie wiem, gadanie z jakimiś simami, zaprzyjaźnianie się, to jest raczej wykluczone. Jeżeli posiadacie dodatek Zostanie Gwiazdą, to też należy unikać tych wszystkich interakcji, przez które zdobywamy sławę. Wiadomo, że nie zawsze się to da zrobić, ale w większej ilości próbujmy tego unikać. Simowie nasi też nie powinni podejmować żadnej kariery i to z obawy przed tym, że simowie tamci mogą nas wydać i to przez... przez to, że powiedzmy zajmują się gospodarstwem. Jezus Maria Oliwia, ogarnie się trochę. Teraz tak, jeżeli chodzi o wydanie na świat kolejnego pokolenia, to pierwsze dziecko musi się urodzić przed przejściem naszych simów w dorosłość i nasi simowie powinni mieć minimum 5 dzieci. Czemu aż tyle? A gdyż, moi drodzy, uważam, że jeżeli mówimy o takiej polskiej rodzinie za dawnych czasów, właśnie kiedy większość osób jeszcze było więcej farm i tak dalej, to mi się taka rodzina kojarzy z dużą ilością dzieci. Też moja mama ma dużą ilość rodzeństwa, jest ich 5. O mojej mamy rodzice tak samo na wsi mieli bardzo dużą ilość rodzeństwa, więc jakoś tak wydaje mi się, że 5 tutaj fajnie by było. Oczywiście minimum to jest, może być więcej simów, jeżeli sobie ustawicie parcelę, nie wiem, na 12 simów, to możecie tych dzieci mieć, ile wam się tylko i wyłącznie zamarzy. Jeżeli chodzi o drugie pokolenie, to drugie pokolenie, jeżeli chodzi, jesteśmy jeszcze nawet w pierwszym pokoleniu, ale do drugiego pokolenia zostanie wybrany najmłodszy syn. Jeżeli się zdarzy tak, że u nas nie urodzi się w tej 5 dzieci syn, to do drugiego pokolenia przejdziemy jak z najmłodszą simką. Ale teraz wracając jeszcze dalej do tego pierwszego pokolenia, to telewizor oraz inne przedmioty, które zaspokajają zabawę, możemy zakupić dopiero po narodzinach pierwszego dziecka, tak żeby się nasi simowie streszczali i zarabiali kasę, a nie siedzieli przed telewizorem. Dzieci naszych simów mogą już oczywiście podejmować sobie kariery dorywcze, czy tam prace dorywcze, nie wiem jak to się nazywa dokładniej. Mogą sobie gdzieś tam zarabiać jakieś pieniądze na siebie. I teraz tak, jeżeli posiadamy dodatek, pakiet w sumie to z rozgrywki Wuczkowe Historie, to nasza simka na starość powinna dążyć do tego, żeby osiągnąć 10 poziom w szydełkowaniu, w robieniu na włóczce. Nie wiem jak to się nazywa dokładnie, ale wszyscy wiemy o co chodzi. Ale jeżeli nie posiadamy tego dodatku, to powinniśmy dążyć do tego, żeby nasza simka na starość przed odejściem miała 10 poziom w wykwitnym gotowaniu. I ja już od razu zalecam wam zacząć to wcześniej, a nie zostawić sobie to na ostatnie 10 dni życia naszego sima. I jeżeli chodzi teraz o naszego simka, a tu był teraz nasz sim, czyli parobek. Jeżeli posiadamy życie eko, to na starość nasz sim powinien dążyć do tego, żeby osiągnąć ten 10 poziom w wytwarzaniu różnych rzeczy. A jeżeli nie posiadamy tego dodatku, no to nasz senior powinien dążyć do tego, żeby osiągnąć 10 poziom w grze na dowolnym instrumencie. I to by było na tyle w sumie, jeżeli chodzi o pierwsze pokolenie. Jeżeli chodzi o drugie pokolenie, moi drodzy, to zaczynamy. Powinniśmy zacząć tym najmłodszym synem. Jeżeli nam się nie uda, no to zaczniemy najmłodszą simką. I w pierwszej kolejności trzeba się jak najszybciej znaleźć partnerkę, jak najszybciej ożenić, czy wyjść za mąż. I tutaj tak powiem wam, że najlepiej by to było już zrobić jeszcze za życia jeszcze za życia pierwszego pokolenia, żeby już sobie gdzieś tam znaleźć przynajmniej tą partnerkę i żeby ona się wprowadziła przed starością. Jeżeli chodzi o ceremonię i o cały tutaj ślub, to na ceremonię mogą być zaproszeni jedynie najbliżsi, czyli jedynie rodzina. I tu
Może być to rodzina i ze strony pana młodego i panny młodej, albo tylko ze strony naszych najbliższych, zależy co wy chcecie. Jest to też tak zrobione właśnie dlatego, żeby jeszcze tam władze wyższe, czyli królestwo, się nie dowiedziało o nas, tak na wszelki wypadek. No i też jest to spowodowane tym, że nasi Simowie, mimo że już to drugie pokolenie za dziecka mogło się nawiązywać przyjaźnie z innymi ludźmi, to raczej nie robili to jakoś zbytnio często i w dużej ilości, ponieważ ich rodzice byli odludkami, że tak to powiem. No i tak, jeżeli chodzi o aspiracje Sima oraz jego wybranki, jest ona dowolna, możecie sobie już tutaj w tym pokoleniu wybrać sami aspiracje. Jeżeli chodzi o dzieci, dzieci muszą posiadać od 2 do 4 dzieci. Jest to już takie pokolenie, powiedzmy, przejściowe pomiędzy pokoleniem mieszkającym na wsi, a pokoleniem takim bardziej idącym w stronę miasta, czyli już taka ta optymalna czwórka to jest, no to jest takie właśnie optymalne. Jeżeli chodzi o to, kiedy powinno się urodzić pierwsze dziecko może się urodzić dopiero, kiedy Simowie osiągną wiek dorosły, nie mylić z młodym dorosłym, to musi być wiek dorosły. Jeżeli chodzi o karierę, to jeden Sim powinien podjąć karierę, tutaj jest dowolną karierę i jest to zalecane, żeby to był Sim, który nie jest dzieckiem pierwszego pokolenia, ponieważ tak bardziej by się to, wiecie, historycznie zgadzało, że historycznie, Oliwia, historia, żeby była zgodna, to Sim, który wychował się na wsi, będzie się zajmować tym całym domem, tej całym ogródkiem, całymi zwierzętami. A Simka w tym przypadku z założenia powinna podjąć karierę, bo ona jest ta bardziej miasteczkowa. Jeżeli chodzi tutaj o tego Sima, który zostanie zajmować się farmą, to on powinien rozwijać sobie dwie z następnie wymienionych umiejętności, i to jest albo umiejętność malarstwa, umiejętności literackie, czy programowanie, sprawność fizyczną, czy też układanie kompozycji z kwiatów, pieczenie lub wiedza archeologiczna. To są dwie takie umiejętności, musicie sobie z tego wybrać i rozwijać je do maksymalnego poziomu. Jest to już taka, wiecie, większa dowolność, powiedzmy, niż w pierwszym pokoleniu. I teraz tak, zarówno Simowie, jak i ich dzieci mogą już mieć kontakt z innymi ludźmi, tu już nie ma problemu. I jeżeli posiadamy dodatek Zostań Gwiazdą, to nasi Simowie nie mogą być jeszcze sławni, ale już dzieci drugiego pokolenia jak najbardziej mogą. Czyli dzieci pierwszego pokolenia jeszcze też nie mogą być sławne, ale dzieci drugiego pokolenia już jak najbardziej. I jeżeli chodzi o trzecie pokolenie, to już zależy od was. Możecie wybrać albo najstarsze, albo najmłodsze dziecko do tego, żeby przejść do trzeciego pokolenia. I przechodząc do trzeciego, jakże wspaniałego pokolenia, też jak najszybciej musimy znaleźć sobie drugą połówkę. Ślub może być albo kameralny, taki spokojny, wiecie, w gronie najbliższych, albo może być to huczne po prostu wesele, na które zaprosicie wszystkich Simów, jakich znacie. Nie wiem, ile się da Simów zaprosić, ale who cares? Możecie ile chcecie, to już jest dowolność. Pokolenie to może posiadać dowolną ilość dzieci w dowolnym czasie, nie macie już żadnych ograniczeń. Simowie mogą być sławni, ale nie muszą. Też Simowie, którymi będziemy grali, mogą podjąć karierę, ale też mogą zostać sobie i na farmie robić. Simowie z tego pokolenia powinni rozwijać 4 dowolne umiejętności do maksymalnego poziomu. Mogą być to te same umiejętności, mogą to być umiejętności, które już zaczęli wcześniej rozwijać. To też jest całkowita dowolność. I moi drodzy, pokolenie to ma na celu po prostu zarówno pielęgnować wszystko, co stworzyli ich dziadkowie, czyli tą całą farmę, tą całą posiadłość, oraz udoskonalać lub dokończyć tak naprawdę wszystkie cele główne, które są do dokończenia, zbudować tam willę i się dobrze bawić. I moi drodzy, przebrnęliśmy tak naprawdę przez calutki tutaj, całą tutaj, co ja stworzyłam, to wyzwanie. No jest 30 minut odcinka, nie spodziewałam się, myślałam, że to będzie 10 minut, ale no jakoś tak dłużej zeszło.
Dajcie mi oczywiście znać, co myślicie o tym całym wyzwaniu. Czy bylibyście chętni w ogóle wziąć udział w takim wyzwaniu? Jeżeli tak, to zapraszam do oznaczania mnie pod wszystkimi postami, w którym będziecie sobie brać udział właśnie w tym wyzwaniu, jeżeli będziecie oczywiście nim chwalić. Ja chętnie sobie tam do Was przypnę serduszko albo Wam skomentuję taki post czy odcinek, jeżeli ktoś będzie chciał nagrywać o tym odcinki. Bardzo będzie mi miło. No i też nie zapominajcie o subskrypcji tego kanału, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco i kto wie, może w przyszłości jeszcze jakieś wyzwanie wymyślę. Nie wiem, czy to wyzwanie według Was jest fajne, więc naprawdę bardzo zależy mi na takiej opinii zwrotnej, czy w ogóle to ma sens. I pewnie większość z Was już ogląda jakieś first looki, więc pewnie Wy też macie trochę większe pojęcie co, gdzie i jak niż ja, więc tutaj też prosiłabym Was o jakąś opinię, radę i wszystko, co tylko może być. I moi drodzy, mam nadzieję, że Was nie przynudziłam też. Staram się coś fajnego zrobić, czy to wyjdzie, czy nie, to już jest rzecz drugoplanowa. I cóż, dziękuję po prostu, że jesteście. Wszystkie osoby, które zostawiły łapkę w górę, są naprawdę sztosowe i ukłony Wam. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to możecie mi wysłać jakieś zwierzątko, albo krówkę, albo kurę, albo lamę w komentarzu. Ja chętnie Wam do tego dołączę serduszko i odpowiem. I do zobaczenia w innych seriach i do zobaczenia w serii z Wiejskiej Sielanki. Pa, pa!